Cześć, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, czym się zajmujemy dzisiaj? Silnik diesla, common raila, koreańczyk. Temat dotyczy szarpania, poszarpywania na gorącym silniku krótkotrwale. Niekiedy przechodzi od razu. Jest o tym filmik, jeżeli ktoś oglądał, to słuchajcie, na waszą prośbę dodaję resztę, ponieważ wytłumaczyłem na filmiku, z czego to szarpanie pochodzi. Natomiast nie wytłumaczyłem faktycznie, słuchajcie, tak do końca, co z tym fantem zrobić. Oprócz takiego puknięcia, suknięcia, nie? Ale słuchajcie, nim do tego dojdziemy, chciałbym nowych, słuchajcie, którzy jeszcze nie znają mojego kanału, zaprosić do zasubskrybowania kanału. Przekonacie się, że to nie boli, a czasem ułatwi wam życie, będzie wam łatwiej. Tym bardziej, że staram się jakieś tam rzeczy, które są związane z problematyką pojazdową zamieszczać, no tak, żeby po prostu ułatwić wam życie, no a nie wydawanie kasy gdzieś tam zbędnie, niepotrzebnie na ludziach, czy ludziom, którzy sobie robią doktorat na silnikach, czy na autach, nie? No ale dobra, słuchajcie, generalnie słuchajcie, czego dotyczy temat? Temat dotyczy EGR-a, który powiązany jest z chłodniczką spalin. Przede wszystkim pokażę, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Słuchajcie, tutaj mamy EGR-a. Co prawda nie jest kompletny, ponieważ zamontowana jest z niego cewka z chłodniczką spalin. Pokazuję, żebyście wiedzieli mniej więcej, jak to wygląda. Do tego zaraz, słuchajcie, dojdziemy dalej. Natomiast co? Dla tych, którzy może jeszcze nie wiedzą, bo ci, co wiedzą, no to będą wiedzieli, gdzie to coś się znajduje. Słuchajcie, za silnikiem. Nie wiem, czy mi będzie wygodnie, ale myślę, że będzie. O, tu dokładnie, tu macie cewkę, tu jest ceweczka, pin, kostka na dwa piny i to jest przykręcone, słuchajcie, do chłodniczki spalin. Tu mamy chłodniczkę spalin na całej długości i tam sobie siedzi egierek. No i teraz słuchajcie, jaka jest sytuacja. To, co ja już wam nadmieniłem na filmiku poprzednim, jeżeli nie znacie, to musicie sobie go odgrzebać. Filmik się nazywa Poszarpywanie krótkotrwałe w tych pojazdach. No i słuchajcie co. Jeżeli już taka sytuacja wam zaistnieje, że będzie wam to poszarpywanie bardzo często nagminnie zostawało, to o którym tam mówiłem wcześniej kiedyś, no to za to, słuchajcie, odpowiada już nasz zawór EGR. To jest, słuchajcie, zawór EGR, który jest akurat szczelny. Szczelny w jakim sensie i w jakim kontekście? Słuchajcie, jak to się przekłada tak na chłopski język, żeby to zrozumieć? Bardzo często w zaworach EGR rozszczelnia się góra i tu dostaje się najnormalniej w życiu nagar. On jest tutaj, słuchajcie, dosyć szczelny, mimo że zobaczycie, on jest używany. Widzicie, on jest używany, tutaj posadzy, po tym nagarze widać, że on pracował, ale niemniej jednak góra jego, która, słuchajcie, też pracowała, jest szczelna i czysta. No i dla porównania pokażę wam taką rzecz. Zobaczcie, tu jest ten sam element, odwrócimy go, choć tutaj do mamy, widzicie, to jest ten sam element, o, teraz go widzicie, tylko zdemontowany. No i tak jak widzicie, tu nazbierała się sadza, tutaj wiadomo, że musi, z tego względu, że tu, o, tu w tej części dostają się, o, słuchajcie, wezmę tak, żebyście to wszyscy widzieli. Tu w tej części dostają się spaliny. No tu wiadomo, że woda. Także generalnie, słuchajcie, dostają się spaliny. Te spaliny zostają wychłodzone, nim dolecą sobie do naszego zaworu EGR. Ale do czego zmierzamy? Jeżeli chcecie się dostać i generalnie zrobić jakąś regenerację czy czyszczenie, bo na tamtym filmiku wam tego nie pokazałem, więc pokażę wam teraz to. Tu jest taka sytuacja, jak zobaczycie. On w tym momencie sobie pracuje. Ja go wciskam, on w tym momencie, słuchajcie, w pozycji zamkniętej, ale po moim wciśnięciu tam w środku przesuwa się, otwiera się grzybek. Jak grzybek się otworzy, to co się dzieje? Będzie łatwiej mi to pokazać na tym. Jak grzybek się otworzy, to tą komorą, o tu teraz widzicie, tą wielką komorą z chłodniczki spalin przedostają się spaliny najnormalniej w życiu tu, w tą dolną część. Czyli po prostu zawór się robi drożny. Natomiast słuchajcie, rzecz jest jaka. Co się może zdarzyć?
Jeżeli zdarzy się już takie coś tak jak tu, to słuchajcie, świadczy o tym, że ten zawór się rozszczelnił. Nie znaczy to, słuchajcie, że on już jest trup do wyrzucenia. Z tego względu, że po wyczyszczeniu on dalej będzie ładnie pracował. Czy uda Wam się go zdemontować? Nie wiem, słuchajcie. To jest korpus aluminiowy. Teoretycznie z niego wykręcicie. Czyli tu chłodniczkę możecie sobie odkręcić spokojnie. Czy uda się Wam odkręcić tutaj te śruby? No być może tak. Natomiast przed odkręceniem, słuchajcie, one są wkręcone w kolektor wydechowy, bo to jest połączony kolektor wydechowy na tym korpusie. Napuśćcie sobie te śruby jakimś tam olejem. Najlepiej, słuchajcie, do tego sprawdza się hamulec, nie hamulec, tylko płyn hamulcowy. Dowolny płyn hamulcowy, naprawdę uwierzcie mi, że się sprawdza w 100%. Mam to bardzo mocno wypraktykowane. Zapuszczacie płyn hamulcowy, dajcie mu tam spokojnie, niech sobie postoi nawet i tą dobę. Nawet możecie jechać, płyn hamulcowy się Wam nie zapali, o to się nie martwcie. Natomiast na pewno spenetruje te śruby, jeżeli one są skorodowane, są na pewno, to one puszczą, nie? No i tak, jeżeli już zdemontujecie sobie, przede wszystkim co? Żebyście zrobili sobie analizę i dowiedzieli się, czy EGR Wasz, który może robić te problemy tego szarpania, jest dobry, bądź ewentualnie w jakim stanie on jest, to ułatwi Wam, słuchajcie, sytuacja taka. Ta cewka, którą Wam pokazywałem tam wcześniej, która jest na górze od silnika, ona jest przekręcona na 4 śrubeczki. W oryginale, jeżeli są to śrubki, to są śrubeczki na kluczyk Torx, jak dobrze pamiętam, 4. Wypinacie kostkę, wykręcacie 4 śrubki, tylko nie pogubcie sobie ich, bo po co, nie? W każdym razie wykręcacie sobie te 4 śrubeczki, cewka Wam schodzi, najnormalniej w życiu, ściągacie są elegancko, tutaj chyba jeszcze uszczeleczka idzie, jak dobrze pamiętam. No i widzicie przede wszystkim co? Nie może być sytuacja tego typu, że ściągacie to coś, tutaj tą cewkę, i to macie wbite. W sensie takim, ja nie chcę się brudzić, słuchajcie. Jeżeli się okaże, że rozbieracie i tutaj na górze macie czyste, no to myślę, że jest ok. Natomiast może się okazać, że jest rzecz jaka. Bez względu na to, czy jest układ szczelny, czy nieszczelny, może być sytuacja tego typu, że ten grzybek, słuchajcie, macie w tej pozycji. Czyli widzicie, on nie jest na równo. W tym momencie widzicie, on jest równiutko tu, w jednej płaszczyźnie. Natomiast on może być, słuchajcie, wciśnięty w ten sposób. Czy taki wciśnięty? No pozycja jego może w zależności od tego, w jakiej pozycji został. No i to już, słuchajcie, świadczy o tym, że on najnormalniej w życiu się zaciął. A zaciął się z czego? No z tego, słuchajcie, właśnie nagaru. Czyli, słuchajcie, ten nagar, który się tutaj nagromadzi, tutaj w tej górnej części, tak jak widzicie, bądź ewentualnie na dole tam na tej przesuwce, bo tam, słuchajcie, jest przesuwka, więc tam w środku może się równie dobrze okazać, nie wiem, czy to będzie widać. No myślę, że nie widać. Tam jest, słuchajcie, czpień, który trzyma ten grzybek cały do zamykania i otwierania. Natomiast cały ten proces udrożnienia tego, słuchajcie, z mojego punktu wygląda w ten sposób. Jeżeli uda się Wam zdemontować te 4 śrubeczki, myślę, że w 100% odkręcicie je, to później, jeżeli będziecie widzieli, że ten grzybek Wasz został wbity, bądź słuchajcie, chcecie się przekonać, co on robi, to weźcie sobie najnormalniej w życiu jakiegoś śrubokręta, jakieś cokolwiek i o tutaj go rozruszajcie. Widzicie, ten tutaj, mimo że jest nagarem zabity, on nam pracuje. Widzicie? I słychać charakterystyczny dźwięk. Jeżeli, słuchajcie, takiego dźwięku nie ma, to będzie wniosek, że on się po prostu klinuje w jakiejś tam pozycji otwartej. No i zobaczcie, moje cholerne poświęcenie, ile nagaru zostało na mojej ręce. Tak to właśnie wygląda. To jest EGR, który, słuchajcie, został odkręcony specjalnie dla Was, żeby pokazać, jak on wygląda po rozebraniu. Słuchajcie co, cewka praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, jest prawie niezniszczalna, ta, która jest montowana w tych koreańskich silnikach. Dlatego cały problem, jaki powstaje, powstaje właśnie tutaj, tylko i wyłącznie na tym. Natomiast jeżeli będziecie, mówię, widzieli, że on się Wam przyklinował, to weźcie sobie, popukajcie najnormalniej w życiu. Możecie sobie dostawić cokolwiek i puk, 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 poudorzać tutaj, żeby najnormalniej w życiu go rozblokować. Jeżeli dysponujecie na przykład naftą, możecie puścić nafty tutaj od góry. Wierzcie mi, że ona przeleci na pewno. Nie ma raczej takiego,
takiego zaworu, przez który by nie przeleciała. Wiadomo, że ona poleci sobie wydech, także to też słuchajcie, nie lejcie sobie hektolitry tego. Tylko powiedzmy tam strzykaweczkę, weźcie sobie 10 ml i tą dziesiątkę sobie, słuchajcie, wpuśćcie tutaj. Ona spenetruje, a później sobie to rozruszacie. Procesu, słuchajcie, czyszczenia do tego stopnia myślę, że nie uzyskacie. Natomiast jeżeli rozbierzecie waszego egiera i będzie wyglądał tak, jak tu wygląda, no to chwała, nie? To nic innego, tylko się cieszyć. I wtedy, słuchajcie, nie musicie wykręcać tego egiera, tylko praktycznie rzecz biorąc rozruszać go, jeżeli został zablokowany, i na tym jest koniec. I potem cieszycie dalszą jazdą. Także słuchajcie, tak to właśnie wygląda. No i tak, jeżeli nie znajdziecie tamtego filmiku, a myślę, że znajdziecie go, bo on jest na mojej playliście Kia Hyundai, to słuchajcie, problem dotyczył czego? Dotyczył tego, że na przykład podczas jazdy jedziecie rozpędzeni, wasz silnik nabrał już temperaturę, puszczacie nogę z gazu, bierzecie silnik na bieg jałowy i nagle zaczyna się szarpanie, jak chcecie gdzieś tam ruszyć, bądź ewentualnie dojeżdżacie do skrzyżowania, włączacie luz na gorącym silniku, samochód stoi, nagle zaczyna szarpać, tlepać nim, brakuje mocy, coś zaczyna się dziać, bądź ewentualnie może się nawet i pojawić wam kontrolka od silnika informująca, że coś jest nie tak. I czasem się może okazać tego typu sytuacja, że on postoi chwilkę. No i właśnie, coś co się dzieje, jak postoi chwilkę. Jak samochód postoi chwilkę, on jest, słuchajcie, tu przykręcony do kolektora wydechowego. Całość nagrzewa się od kolektora wydechowego. Materiał się, słuchajcie, rozpręża. No bo słuchajcie, no siłą rzeczy metal, wiadomo, że pracuje. To wtedy jest sytuacja taka, że my wchodząc na wolne obroty, co robimy? No my to może nie, tylko my puszczamy nogę z gazu, bierzemy silnik na luz i wtedy ceweczka wciska nasz EGR, żeby po prostu dopalić te spaliny, które nie zostały spalone. No i później jak wy chcecie ruszyć, cewka powinna puścić i EGR powinien zacząć pracować już w pozycji zamkniętej. Posłuchajcie, EGR nie pracuje w pozycji zamkniętej. EGR służy tylko i wyłącznie do tego, żeby dopalić to, co nie zostało dopalone. Natomiast jeżeli my już jedziemy, EGR ma być w pozycji zamkniętej. Kiedyś gdzieś ktoś tam poruszył temat, że EGR się otwiera podczas jazdy. Nie otwiera się. Słuchajcie, jest to po prostu bzdura, jest to gdzieś tam z palca wyssana taka informacja. EGR ma być w pozycji zamkniętej, jeżeli my jedziemy, z tego względu, że jest doładowanie turbiny. Nie może się okazać coś takiego, że gdzieś tam nagle jest jakaś rozbieżność ciśnienia w kolektorze ssącym, że czujnik, ten map, który jest, odczytuje sobie ciśnienia nieprawidłowe, odczytywałby w 100% z tego względu, że EGR byłby uchylony. Po prostu zamiast powietrze pod pełnym ciśnieniem, które turbina doładowuje, zaczynając oczywiście od przepływki, która by widziała błędy, a skończywszy właśnie na samym kolektorze ssącym. Także słuchajcie, nie wierzcie w to, że EGR ma się otwierać podczas jazdy. On ma być zamknięty w pozycji tylko i wyłącznie zamkniętej. Otwieranie ma być tylko na postoju. Na postoju ewentualnie, słuchajcie, gdzieś tam na wolnych obrotach tylko. Nie? W większości generalnie EGR jest uchylany na zimnym silniku, aczkolwiek to nie znaczy, że na gorącym sobie nie dopala. Też sobie dopala, bo wtedy mu jest wygodniej. A chłodniczka, słuchajcie, nie będę już tłumaczył po raz drugi, wiecie do czego służy. Do tego, żeby spaliny, które się dostają do silnika ponownie, poprzez właśnie tego EGR-a tutaj, żeby nie trafiały na tyle gorące, jak jest wydech, tylko żeby zostało częściowo poprzez tą ceramikę, którą widzicie w środku, tam jest taka kurcze przelotka zrobiona z ceramiki, ją można wykruszyć jak katalizator i ona najnormalniej w życiu ma za zadanie wychłodzić nasze spaliny do silnika, które trafiają. Także słuchajcie, jak wyczyścicie sobie EGR-a bądź rozruszacie go tutaj, czyścicie powierzchnię, skręcacie go ponownie. Generalnie słuchajcie, rzecz jest jaka. Tutaj nie martwimy się bardzo o jakieś tam uszczelnienia, cokolwiek, nawet jeżeli ta uszczelka występuje, z tego względu, że on ma być tutaj szczelny. Jeżeli się już zdarzy wam sytuacja taka, że on nie jest szczelny, no to po prostu go wyczyście i cóż, no trudno, trzeba przełknąć tę sytuację albo poszukać sobie używanego,
o ile będzie robił psikusa wam, powtarzało się to po rozruszaniu jego. Natomiast jeżeli to się nie będzie działo, zapominamy o problemie. Wyczyścimy, rozruszamy, słychać charakterystyczne puk-puk, czyli zaczyna działać. No i słuchajcie, jedziemy dalej. Słuchajcie, generalnie temat macie już po części wytłumaczony. Myślę, że jak filmik się komuś przydał, to liczę na tą łapeczkę w górę, chociaż widzę, że osoby bardzo niechętnie te łapki dają. Każdy korzysta, każdy ogląda filmy. Słuchajcie, wiele osób bardzo się sugeruje tym, co tam trzeba zrobić, jako po prostu jakiś taki podręcznik, a nikt nie chce tej łapeczki kliknąć. Także jeżeli się filmik naprawdę komuś przydał bądź podobał, dajcie tę łapeczkę w górę. Zapraszam oczywiście ponownie do subskrybowania kanału. Przekonacie się, że to się czasem może sprawdzić. Słuchajcie, dla osób, które by szukały kontaktu do mnie prywatnego odnośnie, słuchajcie, jakichś tam porad większych takich technicznych, wierzcie mi, nie jestem w stanie każdemu podołać, bo tych problemów może być tysiące. Silników jest naprawdę wiele, aczkolwiek tą wiedzę, którą się posiada, wiadomo, że też z kosmosu nie spada. Natomiast jeżeli ktoś będzie ten kontakt do mnie prywatny potrzebował, to słuchajcie, on jest zamieszczony na filmiku porady. Natomiast słuchajcie, to jest filmik tylko i wyłącznie dla osób, które wspomagają kanał, czyli wspierają po prostu to, co ja tworzę, prawda? Także jak ktoś chce sobie oglądnąć, to musi sobie odklikać wspieranie kanału i dopiero wtedy będzie dostawał do mnie kontakt. Natomiast słuchajcie, takie osoby, które u mnie już kliknęły, to właśnie są traktowane jako priorytet. Coś potrzebują, to ja staram się im priorytetowo odpowiadać. Natomiast jeżeli ktoś klika subskrypcję i ja widzę przy jego znaczku, że ten sub jest jego, publiczny, to słuchajcie, taką osobę też trzeba traktować priorytetowo. Może nie tak bum, od razu lecę, ale również szanuję bardzo te osoby i odpisuję. Z tego względu, że słuchajcie, jakaś ta współpraca musi być. Wy coś dla mnie, ja coś dla was. Wy jesteście zadowoleni, ja się cieszę, że wam pomogłem. No i tak to się kręci. Ale dobra, nie owijam o niczym, bo to jest taka gadka pusta. Ja was nie słyszę, wy mnie słyszycie. No, także możecie sobie pogadać. A ty jak tam miałeś na imię? A tak, Tomek. A, Tomek, to fajnie, cieszę się, że oglądasz film. Także liczę na tę łapeczkę od ciebie. Pan, jak się nazywa? Andrzej? Dobra, Andrzej też może kliknąć łapeczkę. Nie, żartuję oczywiście, słuchajcie. Monolog muszę prowadzić jakikolwiek. Także jeszcze raz dziękuję za oglądnięcie. Pozdrawiam i cześć. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym filmie.